Kontakt z dzieckiem jest zarówno prawem, jak i obowiązkiem rodziców, niezależnym od posiadanej przez nich władzy rodzicielskiej. Obejmuje on odwiedziny, spotkania, zabieranie dziecka poza miejsce jego stałego pobytu, porozumiewanie się z nim bezpośrednie i na odległość przez telefon czy internet, utrzymywanie korespondencji rodzica z dzieckiem. Wniosek o zabezpieczenie kontaktów z dzieckiem może złożyć każde z rodziców. Zwykle robi to rodzic na co dzień, nie mieszkający z dzieckiem, mający z nim ograniczony kontakt. Interes dziecka wymaga ochrony jego rozwoju oraz więzi z jego rodziną, zwłaszcza z jego matką i ojcem. Co do zasady, w najlepszym interesie małoletniego leży utrzymanie kontaktów z obojgiem z rodziców na równych prawach. Ograniczenia kontaktów mogą jednak wynikać z kwestii związanych z najlepszym interesem dziecka. Jeżeli leży to w interesie dziecka, także dziadkowie mogą żądać uregulowania osobistych kontaktów z wnukami. Po rozwodzie o sposobie wykonywania władzy rodzicielskiej i utrzymywaniu kontaktów z dzieckiem decydują wspólnie rodzice. Gdy nie mogą dojść w tej kwestii do porozumienia, decyzję za nich podejmuje sąd rodzinny. Sąd, kierując się dobrem dziecka, może zadecydować o zmianie sposobu utrzymywania z nim kontaktów. Może też poddać kontakty pod nadzór kuratora. W skrajnych przypadkach sąd może orzec zakaz kontaktów z dzieckiem. Dowiedz się więcej w materiale płatnym na www.prawomocni.pl.